Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Chrom Midas. Moi drodzy, dzisiaj w akompaniamencie deszczu, który będzie służył nam jako miły ambiencik, przyszedł czas na kolejną recenzję perfum. Tym razem męskich. Muszę wam powiedzieć, że jest to nie byle co, gdyż jest to mój prezent świąteczny od Aury. Jestem obecnie w fazie testów, ale postanowiłem się im bliżej przyjrzeć i co nieco mogę już o nich powiedzieć. Tym bardziej, że wcześniej miałem już miniaturową wersję. Mam nadzieję, że dobrze przyjmiecie tego typu filmy na kanale. Perfumy, odkąd tylko pamiętam, to moja wielka pasja. I bardzo kocham poznawać nowe zapachy, być na bieżąco. I tak naprawdę mieć coś do powiedzenia w tej kwestii. Jak już kiedyś wam wspominałem, prawdziwy współczesny mężczyzna powinien według mnie oczywiście dobrze pachnieć, ponieważ zapach jest takim niewidzialnym znakiem rozpoznawczym, bezgłośną sugestią, że dany osobnik coś sobą reprezentuje, ma dobry gust i co istotne, dba o siebie. Czasem sobie myślę, że używając dobrych perfum będziemy mogli zwrócić na siebie uwagę płci pięknej. Nie jest to oczywiście priorytetem, tym bardziej moim, ale mimo wszystko myślę, że spora część kobiet, czując zapach z klasą, będzie w stanie odwrócić się za wami, choćby z ciekawości, a nawet podejść, skomplementować. Spojrzeć prosto w oczy osobie, która je nosi i najzwyczajniej w świecie zapytać, co to za zapach? To naprawdę miłe i niewątpliwie dobrze o nas świadczy. Oczywiście są różne gusta, ciężko wpasować się w każde. Niemniej jednak myślę, że taka zapachowa tematyka to miła odmiana, swego rodzaju odświeżenie kanału, a ponadto dzielę się z wami tym, co kocham, tym, co jest dla mnie ważne. Mam nadzieję, że to docenicie. To dość osobiste. A zapach, jaki postaram się dziś zrecenzować, pochodzi od marki Versace, czyli, umówmy się, nie byle co, jest to włoski dom mody, który zdobył uznanie i prestiż na całym świecie. Myślę, że w tym miejscu należy się także słowo przepraszam z mojej strony właśnie dla Versace, gdyż zawsze jakoś omijałem perfumy z tą sygnaturą, a tu proszę, miłe zaskoczenie i jest to naprawdę dobry zapach. A co to dokładnie jest? Moi drodzy, przed wami... Versace Pour Homme, popularnie nazywany meduzą. Jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy, męski zapach domu mody Versace. Muszę przyznać, że zapach ten przypadł mi do gustu. Jest w stylu świeżo, wodno, cytrusowym, przy czym te cytrusy są bardzo wibrujące, cierpkie, mocne, takie jak lubię. Ale zanim powiem wam więcej, przyjrzyjcie się, proszę, razem ze mną, opakowaniu. Jak sami widzicie, jest to 50 ml. W ofercie są również 30, są setki, dwusetki. Znajdziemy zarówno balsamy po goleniu, dezodoranty, czyli można rzec cała seria. A ja prosiłem właśnie o 50 ml, gdyż przeliczając cenę, według mnie ta pojemność opłaca się dużo bardziej niż 30. A z kolei nie chciałem dużego flakonu jak 100 czy 200 ml, ponieważ bardzo lubię zmieniać zapachy. Na początek kartonik. Jak sami Państwo widzą, jest bardzo schludny. Podoba mi się to wykonanie, jak i niezwykła
estetyka całości. Na filmie z pewnością będzie wyglądał na czarny, jednak jest to ciemny granat. Taki bardzo, bardzo ciemny. Jednak jeśli wstukacie w Google zdjęcia robione z lampą, widać tam ten głęboki kolor, który wpada właśnie w niebieski. Drugim kolorem na pudełku jest kolor srebrny. Są nim pokryte wszystkie napisy. Choćby tutaj na górze. Z przodu. Po prawo. Napis, który informuje nas o pojemności, o danej charakterystyce. W tym przypadku jest to woda toaletowa. Dookoła mamy wzorek, który lekko przypomina mi motywy greckie, choć nie wiem, czy w tym przypadku nie jest to zarezerwowany wzór dla Versace, ponieważ widzimy go także na dużej części ubrań. Nie mam pojęcia. Ubrania Versace są z całą pewnością dużo bardziej krzykliwe dla osób, które chcą się wyróżniać. W przypadku zapachów tej marki jest inaczej. Srebrny wzór tworzy coś w rodzaju ramki, która okala centrum, czyli głowę meduzy. Kim jest meduza? Chyba nie trzeba za bardzo przedstawiać. Bardzo ciekawa postać z mitologii greckiej, która zamiast włosów miała węże, a swoim wzrokiem zamieniała ludzi w kamień. Bardzo bezwzględna, bardzo silna, bardzo zdeterminowana. Można by rzec ikona. I tak też się stało, bo właśnie meduza została twarzą przepięknego zapachu Versace Pour Homme. Już na stałe weszła do kanonu najlepszego światowego perfumiarstwa. Kto by pomyślał, prawda? Otwórzmy sobie zatem pudełeczko. Wzorek nawet w środku. Zobaczcie te detale. Niesamowite. Jaka dbałość o szczegóły. I naszym oczom ukazuje się bardzo schludna buteleczka z niebieskim płynem w środku. Na pierwszy rzut oka, nie wiem jak wam, ale mi strasznie się podoba. Jest taka prosta, elegancka, na pewno zrobiona z dobrym smakiem. Przepiękne detale, duża dbałość o najmniejsze szczegóły, napisy, które możemy znaleźć nawet na korku. Co jest raczej rzadkością, na górze również charakterystyczny wzorek. Wszystko jest tu dopracowane. Jeśli chodzi o front flakonu, to znajdziemy tu bardzo ciekawe przetłoczenia. Zwłaszcza tu w centralnej części umieszczony został taki prostokąt, od którego odchodzą kolejne składowe tego niezwykłego flakonu. Bardzo solidna podstawa. Na pewno gruba tafla szkła, no i ozdoba. Zwieńczenie tego dzieła, czyli rysunek, emblemat meduzy na samym środku. Ten nieprzeciętny flakon swoim designem bardzo trafia w mój gust. Myślę, że jest bardzo fotogeniczny i nie omieszkam poczynić jakiejś sesji zdjęciowej w cieplejsze dni.
to jak ciekawy obraz albo nawet nowoczesna rzeźba stworzona przez światowej sławy artystę. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba. Dla mnie bomba. Naprawdę. Oczywiście przetłoczenia są dużo bardziej widoczne, choćby w innym zapachu od Versace, a mianowicie Dylan Blue. W tym konkretnym przypadku są one jedynie zaznaczone w przezroczystej butelce, dlatego nie widać tego aż tak wyraźnie. Niemniej jednak bardzo ciekawie to wygląda i myślę, że niebieski płyn, sok, jak niektórzy zwykli są określać zawartość, nie jest tu przypadkowa. Niebieski kolor kojarzy się z czystością, świeżością, czymś przyjemnym, lekkim, nieprzytłaczającym i taki właśnie jest ten zapach. Oprócz tego doskonale komponuje się z całością flakonu. Zastanawiam się, czy inny kolor współgrałby z tym srebrem aż tak bardzo. Chyba nie, chociaż wersja damska ma zielony płyn i co warto tu nadmienić, również jest fantastyczna. Dla kogo jest to zapach? Moja ulubiona perfumeria pisze, że to kompozycja charakteryzująca mężczyznę dzisiejszych czasów, mądrego, pewnego siebie, posiadającego zdolność życia w harmonii ze światem natury i otoczeniem. Wspominają, że jest to aromatyczna kompozycja owoców cytrusowych, która idealnie pasuje na wieczorne spotkania. Ja myślę, że jest doskonała na całą dobę, również na dzień i chyba nawet bardziej na dzień niż na wieczór. Pewnie jesteście ciekawi składu, więc nie trzymam Was dłużej w niepewności. W otwarciu znajdziemy powiew świeżości i to takiej naprawdę pięknej. Mamy tu cytrynę, neroli, bergamotkę i petit grain, czyli bodajże liście gorzkiej pomarańczy. Po chwili do głosu dochodzą kwiaty. Znajdziemy bardzo rzadki w męskich perfumach hiacynt, a na dodatek szałwie, drewno cedrowe i geranium. Niektóre źródła podają, że jest tu również róża majowa. W bazie, czyli podstawie zapachu, która towarzyszy nam najdłużej, możemy wyczuć ambrę, piżmo i fasolę tonka. Podobno jest tam też bursztyn. Zawsze mam problemy, aby go wyczuć. Twórcą tego pięknego zapachu jest nie byle kto, ponieważ jeden z najwybitniejszych twórców kompozycji zapachowych, czyli Alberto Morillas, którego dzieła zawsze wzbudzają we mnie dużo euforii i zaciekawienia. Versace Pour Eau Medusa powstał w roku 2007, choć ponownie przygotowując się do odcinka natrafiłem na premierę rok późniejszą, ale czy to ważne? Liczy się to, że mam przed sobą ten zapach i mogę Wam go zaprezentować. Powiem teraz, dla kogo według mnie jest to zapach. A później zaaplikujemy sobie próbkę i być może coś ciekawego jeszcze wpadnie mi do głowy. Więc według mnie Versace Medusa są kierowane raczej dla młodszego odbiorcy. Choć oczywiście kwestia wieku jest względna. Niejednokrotnie spotkałem się z osobą starszą, noszącą świeże perfumy. Ostatnio przykładowo byłem w popularnej drogerii na literę R wraz z moją lepszą połową i oczywiście przystanęliśmy przy stoisku z zapachami. Były jak zwykle różne promocje i poczyniliśmy małą wymianę zdań na temat niektórych z nich. Po chwili wyciągnąłem palec wskazujący, wskazałem Calvin Klein Eternity, mówiąc: dla mnie te są najlepsze i te wybieram. Nie zauważyłem, że koło nas przechodził starszy pan. Nie wiem, w jakim był wieku, ale myślę, że grubo po 60.
i powiedział, że się ze mną zgadza i że eternity są piękne i ponadczasowe. Wow. To było coś naprawdę niesamowitego. Miałem ochotę go uściskać, bo nieczęsto spotyka się takich koneserów. Ale wracając do meduzy. Zapach jest bardzo świeży, orzeźwiający, chłodny, lecz bardzo cytrusowy. Utrzymany w klimacie śródziemnomorskim, wakacyjnym. Z całą pewnością są to perfumy na co dzień. Jak najbardziej do pracy, do wyjścia na miasto, na randkę. Także na weekend, bo mają taką aurę spokoju, relaksu. Są na pewno odprężające. Pasują mi przede wszystkim do faceta, który ma pieniądze. Dużo pieniędzy, gdyż jest to zapach, w którym możemy wyczuć elegancję, mimo tej świeżości. Gdy zamykam oczy, wyobrażając sobie docelowe przeznaczenie tego zapachu, widzę młodego, bogatego faceta w białej koszuli z kołnierzykiem, podwiniętymi rękawami, na którego nadgarstku w letnim słońcu błyszczy drogi zegarek, który ma jasno-grafitowe spodnie w kancik i białe mokasyny. Człowiek ten mieszka w bogatej włoskiej dzielnicy i jeździ Lamborghini, może Maserati. Na pewno zna się na winach, dobrym kinie i potrafi cieszyć się pięknem. Zapach jest tylko podkreśleniem jego wyjątkowości, gdyż on tak naprawdę nie musi niczego udowadniać. Meduza w moim odczuciu ze względu na swoją szlachetność nie pasuje do jeansów. Na pewno da się w niej wyczuć ten włoski, niebanalny styl, który jest nie do podrobienia. Pojawiają się opinie, że Versace Meduza jest podobny do Chanel Allure Homme Sport. Dokładnie tego. Czy to prawda? No, moi drodzy, na pewno oba te zapachy mają jakiś wspólny mianownik. Najprawdopodobniej jest to fasola tonka, ale czy to znaczy, że jest to to samo? Wystarczy przetestować jeden z nich na jeden nadgarstek, drugi z nich na drugi i dopiero wtedy możecie to oceniać. Wspomnienia zapachowe bywają mylne. Trzeba robić test jeden do jednego. Lecz jak mówiłem, jakieś podobieństwo istnieje. Na pewno dość podobny jest start, czyli pierwsza aplikacja. Jednak Versace ma bardziej świdrujące cytrusy w otwarciu. Są one zdecydowanie świeższe. Chanel powiedziałbym, że jest bardziej surowy, metaliczny. Doskonale odzwierciedla napis sport. W przypadku meduzy zapach zmienia się bardziej, jest głębszy i ma więcej do zaoferowania. Jest jakby hybrydą, zdecydowanie pięknie się rozwija na skórze i choć jest to zależne w dużej mierze od pH, to naprawdę ten zapach może się podobać. Jest mniej syntetyczny, bardziej cytrynowy. Środek jest cieplejszy, lecz nadal przyjemny i niebanalny, trwały. Ma bardziej aromatyczną głębię niż Allure Sport. Jest to zapach męski dla faceta z klasą, który jest ustatkowany, elegancki i ceni sobie jakość, nie znosi kompromisów, nienawidzi ograniczeń, kocha drogie gadżety. Letni, chłodzący, relaksujący zapach wolności, radosny nastrój słonecznych wakacji dla optymistycznego faceta, który umie cieszyć się życiem. Dobrze, moi drodzy, przyszedł teraz czas na test, dlatego zaaplikujemy sobie trochę
na nadgarstek i przypomnimy sobie, jak to pachnie. Nawet tu jest meduza. Niesamowite. Bardzo potężny start. Czuć cytrynę, neroli, bergamotkę. Na pewno te cytrusy są bardzo ostre, intensywne. Domyślnie jest to zapach na ciepłe dni, ale myślę, że upały mógłby odrobinę zmęczyć, poddusić, zwłaszcza początkowa aplikacja. Jest tak naprawdę wiele świeżych zapachów, które są delikatniejsze. Tutaj rakieta od samego początku. Być może to chwyt marketingowy, aby właśnie zdobyć serca klientów już po pierwszej aplikacji i od razu pójść do kasy. Jednak nawet później ten zapach jest bardzo przyjemny. Powiedziałbym, że to perfumy na wiosnę i chłodniejsze lato. Niekoniecznie na upały, gdzie mamy ponad 30 stopni w cieniu. Ten zapach jest uznawany również za aromatyczny. W początkowej fazie noszenia wyróżnia się dużą projekcją. Zdecydowanie. I tu też mała uwaga z mojej strony. Proszę, nie zraźcie się tym mocnym startem, który może nieco onieśmielać, zniechęcić. Po chwili perfumy łagodnieją, wygładzają się. Nie skreślajcie ich na podstawie nut głowy, gdyż byłoby to niesprawiedliwe. Po paru minutach zapach robi się delikatniejszy. Czuję to już teraz. Do głosu dochodzą kwiaty i drzewa. Robi się lekko mydlany, lekko słodki. Ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Ta słodycz jest jakby odrobinę. Mleczna. Mimo swej delikatnej ewolucji, meduza nadal daje niesamowite poczucie świeżości i czystości. To jak świeżo wyprana i wyprasowana koszula. Piękny zapach. Myślę, że nie jest przypadkiem, że wiele kobiet biorących udział w ankietach uznało te perfumy za jeden z najseksowniejszych zapachów męskich na lato. Doskonale widzimy to choćby na kanale Jeremy Fragrance, gdzie autor wypowiada się o nim w samych superlatywach. Też tak myślę. Miło mnie zaskoczył. Zmienił zupełnie moje postrzeganie odnośnie marki Versace. Dlaczego? Nie spodziewałem się, że za tak niską cenę otrzymamy coś aż tak dobrego. Dostajemy tu namiastkę tych włoskich wakacji, a przy tym możemy czuć je przez wiele, wiele godzin. No właśnie, projekcja, trwałość. Na mojej skórze utrzymują się około 6 godzin i myślę, że jak na świeże cytrusowe perfumy to całkiem niezły wynik. Na ubraniach czuć je zdecydowanie dłużej, nawet w kolejnych dniach, co również jest godne pochwalenia. Odnośnie projekcji, to fantastyczne jest to, iż mimo że perfumy są intensywne i wibrujące, nasz nos szybko się do nich przyzwyczaja, przestajemy je czuć. Natomiast otoczenie? Nie. Wręcz przeciwnie. Są uwodzicielskie i trwałe. Zapach naprawdę utrzymuje się bardzo długo. Jednak pod koniec robi się bardziej bliskoskórny.
traci początkową świeżość na korzyść subtelnej słodyczy. Może jeszcze odrobinę. Ten atomizer jest ekstra. Podsumowując, Versace Pour Homme Medusa jest na pewno ciekawą propozycją dla współczesnego mężczyzny. Jest to zapach głównie na umiarkowanie ciepłe dni i powiedziałbym, że dla faceta plus 25 perfumy są z kategorii zapachów bezpiecznych. Kupno ich w ciemno na prezent dla młodego mężczyzny będzie doskonałym pomysłem. Nigdy nie spotkałem się z opinią, żeby komuś się nie podobały. Za stosunkowo niską cenę otrzymujemy trwały, niemęczący zapach z klasą, który daje wspaniałe uczucie świeżości i relaksu. Charakteryzuje się bardzo ciekawym aromatem, który ewoluuje. Jest inny, intrygujący, zmysłowy, seksowny, wprowadza nas w dobry nastrój, na pewno dedykowany dla osób, które preferują świeże zapachy. Dostajemy solidny zastrzyk energii, który motywuje nas do działania, dodaje pewności siebie, uszlachetnia swoją wyjątkową aurą. Dodatkowym plusem jest to, że zapach ten nie jest aż tak bardzo promowany i popularny w środowisku, dlatego nie będziemy pachnieć jak pół miasta. Kto zna, ten zna. Te perfumy bronią się same. To letni szyk i klasa. Moi drodzy, to tyle. Myślę, że przedstawiłem Wam Versace Medusa Pour Homme w sposób dość szczegółowy i rzetelny. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i że zdecydujecie się choćby na przetestowanie tego wspaniałego zapachu. Może i Was Medusa zauroczy swoim spojrzeniem. Na pewno nie da się o niej zapomnieć. Tego możecie być pewni. Zostawcie łapkę w górę i komentarz dla zasięgu i dajcie koniecznie znać, czy taka seria perfumowa jest dla Was ciekawym urozmaiceniem kanału. Czy chcecie, aby co jakiś czas takie filmiki również się tu pojawiały? Oprócz tego bardzo dziękuję, że jesteście ze mną. Trzymajcie się.